Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale i tym razem w formie takiej ciekawostki. Moi drodzy, większość z was pewnie kojarzy tą oto rzecz, widzicie pewnie, jak zapewne, czyli tutaj mapę drogową sezonu czwartego do gry Call of Duty Modern Warfare 3 Reboot. Tak, i mamy tutaj oczywiście podział właśnie na łażona, mamy podział na Modern Warfare 3 Reboot i mamy podział na te dzielone, tak? A więc co my tu mamy od wykupienia? Solo, jakieś tam wydarzenia, bunkry, jakieś warianty łagru, jakieś tam wyzwania, czy tam wydarzenia, czy tam nagrody, kurwa, czy tam w sezonie jakieś tajne bronie, jakieś, kurwa, ulepszenia, chuj wie, chuje moje dzikie węże, nas to nie interesuje. W reboocie Modern Warfare 3 jakieś tryby typu demolka, nakręcony, jakiś tam cadę, cokolwiek to jest, jakaś mutacja, tylko strzały w głowę, jakiś tam hawok, jakieś nagrody z gry rankingowej, w sumie kogo to kurwa obchodzi, jakieś tam nowe atuty, jakaś tam kamizelka, płyta pancerza, nowe serie zabójstw, takie jak inteligentny system uzbrojenia, bomba dna, czy też DNA, amunicja krążąca, drony, pociski i tak dalej, tam w zombie coś tam będzie w sezonie, w przeładowaniu, ale kurwa, kogo to obchodzi. Wiadomo, jakieś tam bronie w sezonie dają ci, nie, strzelbę w sezonie, również w sezonie dadzą ci młot, także no, na start sezonu będzie pistolet maszynowy i karabin powtarzalny, tam operatorzy i w ogóle, kurwa, części z rynku wtórnego, jakiś tam, kurwa, czarna komórka, jakieś tam wydarzenia, kurwa, chuje moje dzikie węże, same pierdolety, kogo to, kurwa, obchodzi, powiedzcie mi, po chuj dawać ten rozkład jazdy, który jest gówno warty i absolutnie nic nie mówi. Otóż, moi drodzy, to, co teraz wam zaprezentuję, mówi zdecydowanie więcej. To jest stworzone. To jest tylko i wyłącznie stworzone i zwróćcie uwagę na rzecz, na taką pewną rzecz, która, że tak powiem, no dość silnie się zgadza. Otóż, moi drodzy, pewna osoba tutaj o nicku Max Res Default, nie wiem, czy to jest dokładnie ta osoba, ale napotkałem się w sieci właśnie na coś takiego. Jest to Call of Duty Modern Warfare 3 Reboot, tak, zrobione przez fana, ale jest to dość ciekawe, ponieważ mamy tutaj podział na sezony. Na sezony Black Ops, sezon Ghost, sezon II wojny światowej i sezon zaawansowanej wojny, tak, czyli Advanced Warfare. I co warto nadmienić, warto dodać przede wszystkim, że no, jeśli zarówno sezon Black Ops, ze sezon II wojny światowej i sezon Advanced Warfare, jak najbardziej, kurde, moi drodzy, się nieco sprawdza. I chociaż jest to totalnie w większości zmyślone, tak, należy poszerzyć się nad tym bardziej, ponieważ to, mimo że stworzył to fan, to widać, że no jest oddany tym kodom, które faktycznie wyszły i faktycznie coś tam wniosły. I co więcej, są to takie gry, które, takie odsłony, które mają swoją kontynuację, albo swojej kontynuacji się nie doczekały, albo kto wie, może w najbliższej przyszłości się doczekają. Pierwsza rzecz, zacznijmy od sezon Black Ops, czyli sezon tajnych operacji. Mamy tutaj trzy mapy: Nuketown, Dżungla i Standoff.
Ostatni raz standoff pojawił się w Black Ops Cold War, czyli tym tak zwanym Black Opsie 5. Osobiście nie wierzę, że Black Ops Cold War to Black Ops 5. Bo ktoś tam kurwa zobaczył, że gdzieś tam w jakimś rogu jest projekt Black Ops 5. No kurwa, hej, to jest projekt. To, że to jest, no, projekt nie znaczy, że to jest prawda. Nie należy wierzyć we wszystko, co się znajduje w samej grze, co zamyślili twórcy. Może to być tylko i wyłącznie takie puszczenie oka, że hej, projekt Black Ops 5, ale nie mówimy, że Black Ops Cold War to jest Black Ops 5, tylko to sobie społeczność dopowiedziała, to ludzie grający w koda sobie dopowiedzieli, że Black Ops Cold War to jest Black Ops 5, więc... Osobiście uważam, że nie, że Black Ops 5 nie istnieje i Black Ops 5 tak naprawdę dopiero wyjdzie. Nie mówię, że w tym roku, nie mówię, że w przyszłym, ale Black Ops 5 się prędzej czy później pojawi. Oczywiście możecie mieć absolutnie inne zdanie, no. Nic nie stoi na przeszkodzie, ale dla mnie Black Ops 5 nie istnieje, tylko dopiero powstanie. A więc mamy tak, Nuketown, który ostatni raz też widzieliśmy w Black Ops Cold War, dżungla też w Black Ops Cold War, standoff też w Black Ops Cold War i mamy tutaj broń. Co ciekawe, mamy tutaj rozjemcę, broń, która po raz pierwszy pojawiła się dopiero jako broń dodana w Black Ops 2, tak więc podziękujmy Treyarch za to, że no, w 2012 roku zaczęto dodawać coraz więcej broni do kodów, przez co nasz arsenał po prostu się zaczął zwiększać. Potem było Ghosts, który dał nam dwie bronie, a potem przyszedł Advanced Warfare, który dał nam w chuj broni, no i też jednocześnie pewne poszlaki co do przyszłych odsłon i coś się po prostu sprawdziło. Mamy też jakiś wariant chyba Galila, chociaż Galilem to nie jest, taki bardziej współczesny Galil. Chyba to jest Galil AC-52 bodajże, a nie ten standardowy Galil Galil. Tylko ta bardziej współczesna wersja. Czy coś się tu sprawdziło? Na razie nie, aczkolwiek no, jeśli chodzi o Black Ops, no to mamy obecnie schemat do zdobycia w Łażonym, gdzie na odnowie, czy też ogólnie na wyspie odrodzenia, która bądź co bądź należy do pod serii Black Ops. Tak, wyspa odrodzenia. Kto pamięta? Wyspa odrodzenia. Friedrich Steiner. Mason. No. I mamy tam właśnie schemat na tej Wyspie Odrodzenia do zdobycia w Łażonym, czyli Mustang i Sally, gdzie musimy najpierw to zdobyć, znaleźć, a potem zabić jednego przeciwnika. Znaczy najpierw musimy go powalić, a potem go zabić, więc no. I schemat mamy. W polskiej wersji językowej nazywa się Stal. Ale to są jedyne poszlaki odnośnie sezonu Black Ops. Dalej mamy sezon Ghost. Czy coś się tu potwierdziło? Mamy mapy. Prison Break i Stormfront. Nic się tu nie potwierdziło, jeśli chodzi o Ghosty. Dalej mamy sezon II wojny światowej. Mapy mamy Aachen. Mamy londyńskie doki. I chyba bodajże wycinek mapy z trybu wojny operacja, nie była to operacja Intercept, tylko ta druga operacja, która została dodana, gdzie na samym końcu latało się myśliwcem. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale to jest dokładnie wycinek z tej że mapy. No i do tego dwie bronie. Pierwsza z nich, czyli Kar-98K. Co ciekawe, jest to model wyjęty z Call of Duty. Tak, tego Call of Duty. Call of Duty z 2003 roku. Kto nie grał, niech kurwa żałuje, bo nie wie, co to znaczy wojna. Więc
Niech nie pierdoli, że przeszedł gry na kurwa, na weteranie, jeżeli kurwa, nawet jeśli nie spróbował kurwa przejść, nawet spróbować kurwa przejść pierwszego Call of Duty na weteranie, to kurwa nie zna życia, nie wie czym kurwa jest Call of Duty. Więc lepiej niech się nie odzywa. Ja próbowałem i kurwa nie dałem rady. Poległem chyba już w czwartej albo czy piątej misji. Taki kurwa dobry jestem. I dalej mamy STG44. Tutaj jest chyba model wzięty z WW2. Tak więc no, nawet dość nowy. Albo nawet z Vanguarda model STG44. Czy się pojawi w sezonie czwartym? Raczej nie. Może w sezonie piątym bądź szóstym się pojawić. Ale to są takie plotki, domysły. No i mamy sezon Advanced Warfare, który w większości się pojawił. Mówię w większości, ponieważ tak. Mamy na samym dole mamy mapę Fortune's Keep, która należy tak naprawdę do Call of Duty Vanguard. No, wróciła. Więc czy Advanced Warfare? No nie, no Fortune's Keep nie należy do Advanced Warfare, należy do Vanguard. BAL 27 jak najbardziej. Mamy Morse. Morse, który również pojawił się w Advanced Warfare, tak samo jak BAL 27. Mamy EM1. EM1, który się w Modern Warfare 3 Reboot nie pojawił, za to pojawił się w formie EX1 w Call of Duty Vanguard. Do tego mamy dwa rodzaje, no egzoszkieletów tego nazwać nie można, dwa rodzaje takich pancerzy, pancerz to może też nie, bo strojów i zestaw, który ma nawiązywać do Advanced Warfare, ale kurwa absolutnie nie, znaczy się nie, chyba tylko i wyłącznie w jednej misji. No może nie w jednej misji, ale tam chyba przede wszystkim Cormac używał takiego egzoszkieletu, munduru z egzoszkieletem. No widzieliśmy chyba po raz pierwszy pojawił się, gdzie mieliśmy zabrać doktora z Detroit, jak po stronie Atlasu. Nie pamiętam, jak ten doktor się nazywał, ale w każdym bądź razie to była pierwsza misja, gdzie ten strój, mundur, egzoszkielet, pancerz widzieliśmy. Więc czy to tu coś się potwierdziło? No i tak, i nie. Ponieważ Kar 98K dostaniemy, Morse i BAL 27 się pojawiło, Fortune's Keep przyszło. Tutaj natomiast cała reszta jest niepotwierdzona, nie pojawiło się, ale jeśli chodzi o sezon Black Ops, no to mamy chociażby Wyspę Odrodzenia i Mustang i Sali. I tyle. Czy możemy coś z tego wywnioskować? Tak, możemy wywnioskować to, że w Modern Warfare 3 powoli chce nas przygotować na to, co będzie. Bo jeżeli dostaliśmy BAL 27, dostaliśmy Morsa, dostaliśmy Kar 98K, to kto wie, czy czasem przyszłe odsłony nie pracują właśnie nad kolejnymi grami osadzanymi w tych konkretnych czasach. No, przede wszystkim pierwsze trzy tytuły, które nachodzą nam na myśl, to jest od Infinity Ward jest Call of Duty Ghosts 2. Od Sledgehammer Games z kolei mamy Advanced Warfare 2 oraz Vanguard 2. Teraz prawdopodobnie przez najbliższe 2 lata dostaniemy dwie gry od Treyarch, czyli Black Opsy. Kurwa, ile można nazywać grę Black Ops? No ja pierdolę, to trzeba mieć. Bo nawet nie trzeba mieć, to kurwa. Nie wiem, co trzeba mieć w mózgu, ale na pewno brak wyobraźni jest potrzebny. Jeżeli nie macie wyobraźni, no po prostu nazywacie swoją grę Black Ops i kurwa wszyscy to łykną. I kurwa się sprawdziło. Tak więc
Albo jesteście też Infinity Ward i nazywacie swoje gry, zrobiliście bardzo dobrego Ghosta, zrobiliście bardzo dobre Infinite Warfare. To co robicie następne? No kurwa, Modern Warfare jebiecie. No, zrobiliście dobrego Koda, potem było Call of Duty 2, Call of Duty 4, Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Ghost, Infinite Warfare. No, a potem robicie Modern Warfare, Modern Warfare 2 Reboot i kurwa robicie dalej swoje, ponieważ Modern Warfare 3 Reboot należy do Sledgehammer Games. Tak więc w grze Sledgehammer Games mamy faktycznie broń, która może się pojawić w przyszłych odsłonach. Nie tylko Sledgehammer Games, ale także, no, wiadomo, również tam innych. No, więc myślę, że warto mieć to na uwadze, sobie obczaić, sprawdzić. Jeszcze raz, Max Res Default gdzieś tam w przestrzeni znajdziecie. Możecie sobie samemu zobaczyć, obejrzeć. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. To by było na tyle. Dzięki serdecznie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.